Pan jeździ po świecie za polską drużyną, bo spotkaliśmy się chyba we Frankfurcie na lotnisku po meczu z Niemcami w eliminacjach do poprzednich mistrzostw Europy. No jest pan wiernym kibicem. Dlaczego to pan robi? Czego pan oczekuje od piłki i co pan dostaje? Może pan do mnie podać też? Chociaż ja podam pan do pana, bo teraz piłka będzie po pana stronie, bo pan będzie odpowiadał. Okej, okay. Out. Kocham piłkę nie tylko jako sport, ale również jako rodzaj widowiska. To mnie interesuje zawodowo. To są fantastyczne przeżycia, fantastyczne emocje. Druga sprawa, jestem patriotą i oczywiście sprawa drużyny narodowej jest dla mnie niesłychanie ważna, a dodatkowo powiem, że ja jestem typem kibica na dobre i na złe. Trzecia sprawa to jest to, że podobnie jak inni Polacy odczuwam rodzaj dumy z tego powodu, że uczestniczymy w wielkich światowych imprezach, że nie jesteśmy jakimś kopciuszkiem do bicia i nie jesteśmy w gronie, nie wiem, Malta, Luksemburg i parę innych krajów, gdzie ten sport jest właściwie sportem amatorskim, tylko że rzeczywiście znaczy.